Październik przywitał studentów w murach słupskich uczelni wyższych. Słupsk zajął wysokie 12 miejsce w rankingu na najniższe koszty administracyjne. Na koniec lokalna niespodzianka dla miłośników gier komputerowych. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy. 1100 nowych studentów rozpoczęło w Akademii Pomorskiej w Słupsku rok akademicki. Choć oficjalne uroczystości związane z inauguracją nowego roku akademickiego zaplanowano na 7 października, to już dziś kilka tysięcy żaków rozpoczęło zajęcia dydaktyczne. Dzisiaj, 1 października, rozpoczęły się zajęcia w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku. W tym roku po rekrutacji przyjęliśmy 1100 osób, a więc ta rzesza osób poszerzyła grono studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku, która łącznie liczy około 4000. W tym roku uczelnia zrezygnowała z 4 kierunków studiów, tak więc obecnie w Akademii Pomorskiej nie można studiować historii, ochrony środowiska, kulturoznawstwa i edukacji techniczno-informatycznej. Związane jest to z niżem demograficznym, jak również ze zmianą zainteresowań innymi kierunkami studiów. Kierunkami, które cieszyły się największym zainteresowaniem i powodzeniem, to bezpieczeństwo narodowe, kierunki medyczne, tutaj głównie pielęgniarstwo, pedagogika oraz filologia angielska. W tym roku udało nam się również uruchomić kierunki, które nie zostały uruchomione w roku ubiegłym, i jest to politologia oraz socjologia, więc myślę, że można powiedzieć, że jest to też swojego rodzaju sukces. Mudryk Praszczak tłumaczy, że zmniejszone zainteresowanie słupskimi uczelniami jest pochodną mało perspektywicznego miasta. Świadczą o tym wybory maturzystów, którzy w pierwszej kolejności wybierają miasto, a dopiero później kierunek kształcenia. 12 miejsce w Polsce spośród wszystkich miast zajął Słupsk w rankingu kosztów administracji publicznej licząc na jednego mieszkańca. Wyprzedzamy wszystkie miasta na prawach powiatu w całym województwie pomorskim, jak również bardzo często ostatnio porównywany w innych rankingach Koszalin. W Słupsku te koszty w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 241 zł, a w porównywalnych przekraczają 300 zł. Skąd tak dobry wynik słupskiego magistratu? Tak dobry wynik udało się uzyskać przede wszystkim dzięki temu, że wprowadziliśmy już kilka lat temu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, ale także w jednostkach podległych systemy teleinformatyczne, które w wielu miejscach, w wielu przypadkach pozwalają wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Cały czas również podnosimy wiedzę, a także umiejętności pracowników Urzędu Miejskiego. Niedawno zakończyło się szkolenie niemal wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w ramach programu e-Urząd dodaj do ulubionych. W ramach tego programu w perspektywie kilku lat będziemy dążyć do takiej sytuacji, w której dokumenty papierowe w zasadzie zostaną wyeliminowane w obiegu wewnętrznym w urzędzie i ewentualnie tylko na życzenie interesantów, na życzenie obywateli Słupska, ten dokument papierowy będzie drukowany na tak zwanym już ostatecznym etapie podjęcia jakiejś decyzji, czy też przekazania treści tej decyzji w formie papierowej do mieszkańców. Do obniżenia kosztów administracyjnych należy zaliczyć teleinformatyczny obieg dokumentów, dzięki któremu można prześledzić każdą urzędową sprawę na każdym etapie jej załatwiania. Od kilku lat, w zasadzie od 4-5 lat, jeżeli chodzi o uwagi bądź też tak zwane skargi mieszkańców na tempo bądź jakość załatwiania spraw, no w zasadzie nie zdarza się tak, żeby w skali roku było tych skarg lub uwag więcej niż jedna lub dwie. Tego zostało to praktycznie wyeliminowane. Przede wszystkim dzięki systemom teleinformatycznym, które na przykład podpowiadają, że termin załatwienia danej sprawy zgodnie z KPA, gdzie mamy przewidziany termin 30-dniowy, upływa powiedzmy za 7 dni. Wówczas urzędnicy po prostu wiedzą, że muszą tą sprawą się zajmować. Dzięki takim rozwiązaniom przyspieszony został proces decyzyjny, a co za tym idzie, wyeliminowano koszty kopiowania i powielania tych samych dokumentów. Słupsk miejscem inwazji kosmitów. Brzmi dziwnie, ale na pewno nie dla miłośników gier komputerowych. Właśnie powstała taka, której jedną z aren jest nasze miasto. Autorem gry Agent GDO Invasion jest słupszczanin Krzysztof Lis. Zajmuje się on produkcją gier amatorską. Jego najnowsze dzieło to typowa zręcznościówka. Zadaniem gracza, który wciela się w rolę agenta, jest uratowanie świata przed inwazją obcych form życia. Aplikację można ściągnąć z oficjalnej strony. Gracze mogą także porównywać wyniki walki z obcymi w skali globalnej.